Cześć, tu Paweł, motołowca. Dzisiaj jestem na Gran Turismo Polonia w Warszawie. Zobaczmy, jakie auta biorą udział w tym evencie. Zapraszam. Lamborghini Urus w fajnym żółtym kolorku, bardzo ładnie. Tutaj dalej mamy 4, 5, 8 Spider. Nie, sorry, to 4, 8, 8. Kolejny Urus, tym razem matowy niebieski. Ciekawie to wygląda. A w oddali widzicie już chyba największą gwiazdę, przynajmniej dla większości. Oto jest Lexus LFA. Dla wielu jest to jeden z najlepszych samochodów na świecie, ceniony zwłaszcza za dźwięk, za technologię. Ja osobiście szanuję to auto, ale chyba biorąc pod uwagę obecne wartości, sam bym się nie zdecydował. Idziemy dalej. Bardzo fajne BMW M4. Tutaj kolejna perełka, Ferrari F355 GTS z manualną skrzynią biegów. Piękny youngtimer, bardzo fajnie, że ktoś tym przyjechał. Tutaj F8 Tributo, a tutaj kolejna gwiazdeczka, Ariel Atom. Auto bez dachu, bez drzwi, bez szyb i ktoś tym przyjechał z dalekiej północy i bierze udział w tym evencie. Jechał tym w deszczu, jechał w różnych warunkach. Ogromny szacunek dla tego, kto tym przyjechał. Idziemy dalej. 992 Cabrio i kolejna gwiazdka, Honda NSX. Tutaj kolejne ciekawe auto, Ferrari 458 GT3, auto wyścigowe, dostosowane do ruchu publicznego, biorące udział w tym evencie. Ogromny szacunek dla tego, kto tym autem jedzie. Dalej nowiutkie 296 GTB, dwie sztuki, żółta i czerwona. Które podoba Wam się bardziej? Jak dla mnie chyba ta żółta. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie, które auto Wam się bardziej podoba. Szybki rzut okiem na pozostałe auta biorące w evencie. Niestety nie mogę się tam dostać. Ochroniarze są tutaj bardzo restrykcyjni i nie możemy wychodzić za taśmę, niestety. Cóż, idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze stoi zaparkowane pod hotelem Sofitel Victoria. 488 Spider GTR, na pewno nie jest seryjny. Tu jakiś randomowy Cayenne, Aventador pierwszej generacji, Aventador Roadster. No a tutaj wspomniana Honda NSX, wielu podoba się to auto. Dalej, tu fajna 911, chyba model 930, jeżeli się nie mylę, z lat 70. Idziemy dalej, 488 GTB. Tutaj nowe Turbo S, kolejne Turbo S i bardzo grubo zmodyfikowana Corvette C7. To auto brzmi genialnie. Miałem okazję posłuchać go w zeszłym roku. Zapraszam do obejrzenia filmu z zeszłego roku. Coś niesamowitego. Idźmy dalej. Pista. Gruby temat. Piękna konfiguracja z flagą tricolore. Świetnie to wygląda. 720S Spider. Też robi robotę. Po drugiej stronie też mamy kilka ciekawych aut, kilka czwórka, AMG GTS, Aventador SVJ, AMG GTR. A tutaj ciekawostka, Datsun 240Z, na pewno nie jest seryjny z tego co widać. Przeciekawie to wygląda i szanuję tego kogoś, kto tym przyjechał, kto robił tak długą trasę. Tutaj F430 Scuderia.
992 812 Superfast, nowe 992 GT3 w kolorze Shark Blue. Dalej kolejny NSX biorący udział w imprezie i parę innych ciekawych auta. Tutaj jeszcze jeden urósł, tym razem pomarańczowy. I na końcu białe R8. To by było na dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie pozdrawiam panów ochroniarzy. Podoba się, dajcie łapkę w górę. Cześć, do następnego filmu.